Moim gościem jest ksiądz Przemysław Szewczyk, prezes Stowarzyszenia Dom Wschodni. Witam serdecznie. No witam serdecznie. Zobaczyłem w sieci i zaraz zaprosiłem do studia. Zobaczyłem propozycję, taką dość konkretną, propozycję, jak powinniśmy poradzić sobie z uchodźcami, którzy gdzieś tam są i Unia Europejska będzie debatować nad tym, co z nimi zrobić. Tak, wróciłem wreszcie do sieci i opubliczyłem pewien pomysł, który już w głowie mi się zrodził jakiś czas temu. Gotowałem go z przyjaciółmi, znajomymi, z ludźmi zainteresowanymi tematem, żeby jakoś doprecyzować i nabrał kształtu i opublikowałem. Ale to jest związane z nową sytuacją, czy to był pomysł. To, to był pomysł związany z tym, że byłem zanurzony w świat migrantów już od y, pół roku właściwie, y, od lutego y, tego roku i gdzieś tam ta kwestia cały czas y, była w mojej głowie, jak możemy działać. Zwłaszcza, że kryzys migracyjny na zachodzie wcale nie osłabł. I teraz się pojawiły nowe wydarzenia, ta sytuacja w Moria, w tym ośrodku na Lesbos, gdzie doszło do buntu i do dramatycznych sytuacji. I 23 września będzie miał miejsce szczyt Unii Europejskiej, żeby raz jeszcze zająć się tematem uchodźców, więc kwestia wróci również do debaty w Polsce. To jest propozycja, bo zaraz chciałbym przejść do konkretów. Co, co jest w tej propozycji? To jest propozycja ucieczki do przodu, czy... No to jest propozycja zbudowania oryginalnej polityki migracyjnej przez kraje, które, jak Polska, nie są zaangażowane w sposób bezpośredni w ten kryzys migracyjny. Natomiast Co to znaczy, gran... nie są zaangażowane bezpośrednio? No, że migranci do nas nie płyną, że oni nie przychodzą do Polski, oni nie, nie szukają schronienia w Polsce. Ale to dlatego, że jest daleko, czy dlatego, że nie chcą? Z różnych powodów. Czynnik geograficzny jest też oczywisty, że nie mogą do nas dotrzeć nasze położenie w Europie uniemożliwia im bezpośrednie przedostanie się tymi kanałami, które są dla nich dostępne, czyli pieszo czy przez morze. Tylko droga lotnicza mogłaby ich doprowadzić do Polski, natomiast ona jest dla nich niedostępna. A z drugiej strony również te okoliczności gospodarcze, kulturowe sprawiają, że oni Polski nie znają, wiedzą, że jest taki kraj jest, ale zupełnie nie leży w ich polu widzenia. No dobrze, na czym polega propozycja? Propozycja polega na tym, żeby w ramach solidarności z krajami Europy Zachodniej, które borykają się z tym kryzysem nielegalnej migracji, przyjąć nielegalnych migrantów, natomiast nie w tam, gdzie oni już są w Europie, czyli nie z Ośrodków we Włoszech, we Francji, czy w Grecji, ale zanim się przeprawią do Europy. No ale przecież na tym to polega, że Unia Europejska oczekuje od Polski, że przyjmiemy tych migrantów, którzy już są, natomiast wierzy w to, że dzięki pieniądzom, które płyną do państw, z których ci imigranci się dostają do Unii Europejskiej, te fale da się zatrzymać. I osobiście uważam, że oba te działania są nieskuteczne. Oba, czyli? czyli zarówno próba powstrzymania nielegalnej migracji, przez wspieranie struktur państwowych na terenie Maroko, Tunezji czy Turcji przez wielkie nakłady finansowe kierowane do tych krajów. To nie działa. To jakiś czas działa, przez moment udaje się rzeczywiście trochę ograniczyć, ale ta działalność nielegalnych migrantów jest cały czas gdzieś sobie znajduje ujście, więc to są pieniądze zmarnowane, a bardzo często też zdefraudowane przez tamtejsze władze. Natomiast drugi pomysł, czyli relokacja, czyli zintegrować w Polsce, czy w Czechach, czy w Słowacji człowieka z Afryki, który już jest w Europie, też jest niewykonalny. Dlaczego? Z prostego powodu, że on już jest w kraju Europy Zachodniej, w kraju no, ale jest dużo w obozie, bogatszym. Niekoniecznie jest w obozie. Niekoniecznie jest w obozie, bo to są różne sytuacje. On może być już na ulicy, może mieć już jakąś przestrzeń wypracowanych kontaktów poza legalną społecznością. On może być już tam zakorzeniony w tym drugim społeczeństwie, no, które dobrze. się tworzy wśród migrantów. Czyli jednak ucieczka do przodu to znaczy, chcemy wyprzedzić problem i. I jak? No przede wszystkim rzeczywiście no, uznać, że ten kryzys migracyjny ze względu na naszą obecność w Unii Europejskiej i w Europie jest też naszym problemem. Żeby jednak nie udawać, że mamy tylko i wyłącznie migrantów z za wschodniej granicy, z Ukrainy czy z Białorusi. Ale że ta migracja z Afryki, migracja z Bliskiego Wschodu, która płynie do Europy Zachodniej z tego prostego powodu, że jesteśmy w jedności z tymi krajami, jest też naszym problemem czy jakimś naszym wyzwaniem. I druga strona, uszanować realia tej migracji, czyli właśnie zrobić działania, które podjąć działania, które są możliwe, czyli wziąć ich z drogi migracyjnej. Nie z, z Morza. No z Morza nie, bo to już nie jest, to już jest za późno. Może to już jest ten, ta przestrzeń drogi migracyjnej, którą chcemy uniknąć, bo to jest właśnie ten najtrudniejszy moment. Czyli musimy Ale być skraju... tam na miejscu. Ale z krajów przed morzem, czyli właśnie Maroko, Tunezja, Egipt, Liban, czy Turcja. No, jak, jak to można zrobić? Znaczy, co wyjeżdżają tam w urzędnicy Celni. Nie no, tam są polskie ambasady, które mogą przyjmować wnioski wizowe. Ale ambasady są zamknięte. Można je właśnie otworzyć. Ale nie ma wnioski wizowe składać. Oni mają możliwości złożenia wniosku wizowego gdziekolwiek. No ale przecież. Ha, czyli chodzi o to, że nie ci, którzy już wiedzą, jak jest na zachodzie, tylko ci, którzy wiedzą, jak jest u nich i chcą uciec do lepszego świata. Migrant nie do końca wie, dokąd zmierza, bo rzeczywistość, do której zmierza, jest dla niego trochę wyobrażeniowa. On ją zna z mediów, z opowieści, znajomych ewentualnie. Natomiast migrant wie, że chce poprawić własną sytuację. Migrant bardziej w głowie ma to poczucie, że musi pójść gdziekolwiek, gdzie indziej, żeby założyć rodzinę, zarobić i, i normalnie żyć. Dlatego ten cel ostateczny migracji, on jest jeszcze płynny w tym momencie, póki. Dany migrant nie znajdzie się w konkretnym państwie, które jest dla niego rajem, czyli Francja, Włochy czy, czy te kraje, które zna. Natomiast są otwarci na wszelkie możliwości. Czyli na, na pierwszej linii frontu byliby urzędnicy z ambasad. Tak, to byłby ten, ten moment, w którym rzeczywiście ambasada przyjmie wniosek wizowy do Polski. Załóżmy, co roku będzie udzielała 200 wiz. W Maroku, w Tunezji, w, w Egipcie, w Libanie czy, czy w Turcji, tak, żeby dać szansę i możliwość legalnego przedostania się do kraju Europy. Ale wszystkim? Tym, którzy są poza własnym krajem pochodzenia. Czyli właśnie to jest wbrew aktualnej polityce migracyjnej czy wizowej, bo żeby wejść do ambasady polskiej i załatwić sprawę wizową w ambasadzie polskiej, trzeba mieć przynajmniej zgodę na pobyt w tym kraju, gdzie jest ambasada. Czyli całkowicie poza zasięgiem ambasad są migranci, którzy właśnie zmierzają do Europy i w ten sposób są skazani tylko i wyłącznie na współpracę z tymi, którzy podróż mogą zorganizować w sposób nielegalny. No dobrze, składają wnioski wizowe, my udzielamy tej wizy, zgadzamy się. na. Nie, zanim zostanie udzielona wiza, bo to też jest bardzo ważny aspekt tej propozycji, zanim zostanie udzielona wiza, musimy znaleźć też w kraju organizację, Instytucje, uniwersytety, kluby sportowe, przedsiębiorców, którzy włączą się w ten proces migracyjny czy integracyjny. Nie można zostawić, nie można zwrócić wszystkich zadań integracyjnych na instytucje państwowe, bo to nie jest ich zadanie. Migrant to jest człowiek ze swoimi pasjami, ze swoimi zainteresowaniami, ze swoimi talentami. Z jakimś planem jest chętny do współpracy, bo szuka jakiegoś miejsca, w którym mógłby żyć, pracować i, i funkcjonować, szuka nowego społeczeństwa i to nie państwo jest w stanie to zbudować, tylko właśnie ten trzeci sektor, czyli organizacje i instytucje. Ale ten sprzeciw wobec przyjęcia uchodźców sprzed kilku lat, kiedy mieliśmy przyjąć jakąś część tej grupy, która już była w Unii Europejskiej, to był sprzeciw związany z obawami, że Przyjadą ludzie zupełnie obcy kulturowo, którzy w innych państwach Europy, gdzie już ta migracja ma tradycję wielu lat, albo jest ich tam wielu. No, nie zawsze z naszej perspektywy, tego co możemy wiedzieć, widzieć, co się dzieje we Francji, w Niemczech, w Austrii, czy Norwegii, czy Szwecji, że to jest po prostu niebezpieczne dla takiego naszego, naszej integralności. Y tak, znaczy nie, bym, byłbym, nie byłbym skłonny mówić, że to jest niebezpieczne. Na pewno ma to wpływ na dane społeczeństwo. To jest rzecz zupełnie normalna, że jeżeli Ale pojawiają obawy się Obawy pod obawy, ja, ja nie do końca mam wrażenie, że to były obawy, że tam nasz, ten nasz opór wobec tego trochę wynikał też z naszego kompleksu. z takiego poczucia, że my będziemy mądrzejsi. Bo obawy są uzasadnione, kiedy rzeczywiście jakiś podobny proces się toczy w jednym kraju i w drugim go obserwujemy. Natomiast chyba mamy świadomość tego, że proces migracyjny do krajów Europy Zachodniej ma zupełnie inne powody niż ten proces migracyjny, który byłby w tym momencie podjęty przez Polskę, czy który byłby jakoś, na który Polska by się mogła otworzyć. Kraje Europy Zachodniej mają problem migracyjny ze względu na wieloletnią historię kolonialną, i to są ludzie, którzy mówią ich językami. To są ludzie, którzy od pokoleń są związani z tymi krajami w swoich krajach. To kraje Europy Zachodniej tam organizują rządy, to kraje Europy Zachodniej tam wchodzą w jakąś interakcję z tymi ludźmi. Dlatego tam już jest duże napięcie pomiędzy tymi migrantami a krajem, do którego migrują. To było dla mnie dość duże odkrycie yy, zauważyć, że yy, Afrykańczycy, którzy migrują na przykład do Francji są yy, frankojęzyczni. Mają dużą niechęć do Francji, bo czują, że na przykład ten kraj jest odpowiedzialny tak naprawdę za, za ich kraj, że to on tak, a nie inaczej kształtuje swoją politykę zagraniczną i tak, a nie inaczej kształtuje kraje pochodzenia migrantów, a zatem pewną odpowiedzialność za to, że oni migrują, ponosi. Czyli nie jest to ukłon w ich stronę, tylko jest to należność. Więc w tym sensie jest to doświadczenie pewnej agresji wobec kraju, do którego się próbuje się wedrzeć. No ale no to... czy nie mamy, pe mamy pewność, że jeżeli Polska nie jest obarczona, bo ani nie mieliśmy kolonii, ani mam, nie mamy wpływu na, na rządy takie czy inne, czy jednak nie będzie takiego przeniesienia do nas, do Europejczyków, że w zasadzie no, czy Francja, czy Niemcy nie każdy każdy będzie wiedział, że my tam nie maczaliśmy palców w to, że ich wioska została zrównana z ziemią. Na pewno zadatowano. w jakimś sensie jesteśmy wciągani po wspólny mianownik, że jesteśmy Europejczykami, ale to jest kwestia jakiegoś szybkiego wyjaśnienia, i ja nie miałem takiego poczucia, żeby yy, oni tego nie rozróżniali, czy ktoś jest Polakiem, czy ktoś jest Francuzem czy ktoś pochodzi z Polski, czy ktoś pochodzi z Francji, czy z Włoch, czy, czy z Hiszpanii, czy z Wielkiej Brytanii. To aż y, takiego problemu nie ma, więc y, dlatego też Polska ma szansę prowadzić y, zupełnie innego rodzaju politykę wobec migrantów, bo ma zupełnie inną pozycję wobec migrantów. Okej, okay, czyli najbardziej spektakularna rzecz to te 200 wiz rocznie z danego państwa, z którego migranci się y, dostają na teren Unii Europejskiej. Tak, tylko czyli te wy, wizy... wyprzedzamy ten, nie, ten nielegalny proces i y, robimy to oficjalnie, czyli no, jest jak Jakaś większa pewność, że wiemy, kto przyjeżdża? To pierwsza rzecz, że ci imigranci, którzy są w tych krajach przed przeprawą nielegalną przez morze do krajów Unii Europejskiej, cały czas mają paszporty, cały czas jeszcze są ludźmi, którzy nie kryją swojej tożsamości, są cały czas jeszcze otwarci na, na legalne działania, bo jeszcze nie weszli w tą przestrzeń nielegalnego przed, przedostawania się do Europy. Poza tym też musimy pamiętać, że oni naprawdę mają tego świadomość, że yy, nielegalna przeprawa do Europy to jest krok, krok szalenie ryzykowny. To jest krok już desperatów, więc świadomość tego, że jest jakaś droga legalnego przedostania się do Europy sprawia, że na pewno ilość osób poszukujących szybkiego, nielegalnego transportu osłabnie. Czyli nawet jeżeli będą słyszeli, że jest 200 wiz, to przynajmniej 1000 osób nie, nie przeprawi się tego roku przez morze. No ale to co, 800 będzie czekać w marcu? Będzie czekać, bo to jest, to, jest, to, jest, to jest pewna konstrukcja takiego człowieka, który jest, jeżeli nie ma nadziei, że można to zrobić inaczej, to to zrobi. Natomiast jeżeli jest jakaś szansa, że ten kraj zaczął, może ten to zrobi, że się otwierają legalne możliwości, to to dużo skuteczniej obniży ilość zainteresowanych nielegalną przeprawą niż strach przed Strażą Graniczną, policją czy działaniami przymusowymi, które zmierzają do walki z nielegalnym transportem ludzi przez morze. Bo może się uda w moim przypadku. No dobrze, to teraz tak. Przejdźmy do tego chyba bardzo trudnego zadania, czyli znalezienie organizacji, instytucji, środowisk, które chciałyby przyjąć tych ludzi. Tak, to może no bo być wyprzedzać bo... przyjęcie. Albo tak, równocześnie wraz z procesem aplikacyjnym, ze strony migrantów, trzeba by znaleźć ten sektor pomocowy w kraju. Bo... No tak, czyli, czyli oni, 200 osób zakładam, że w ciągu roku, czyli nie jednocześnie 200 osób, no ale nie będziemy tworzyć, mam nadzieję, obozów dla uchodźców. Nie, właśnie o to chodzi, żeby rzeczywiście ta integracja dokonała się od samego początku w sposób pełny, czyli żeby taka osoba znalazła właśnie grupę, instytucji, czy żeby, żeby był program integracyjny opracowany wcześniej, zanim ktoś przyjedzie. To nie jest aż takie skomplikowane, jakby się ale wydawało. indywidualny. On musi być. Indywidualne, bo migrant jest człowiekiem, a nie masą. Tam ale jest... Skąd będziemy wiedzieli, w, nie wiem, w, do czego się nadaje? No, przecież on składa wniosek wizowy, w tym mm -hmm. wniosku jest ileś tam rubryk, no, ale to nie jest cały całe życiorys. nie stoi na przeszkodzie, żeby taki wniosek, do takiego wniosku wizowego dołączyć wniosek czy jakiś formularz osobowościowy. Żebyśmy poznali takie rzeczy jak chociażby religia, wykształcenie, zainteresowania, plany, pomysły, czy możliwość takiej CV, żeby dołączył, tak jak się robi rekrutację do każdej innej uczelni, zakładu pracy. Też w jakiś sposób na podstawie dokumentów, prezentacji człowiek daje się poznać. Poza tym też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odbyć rozmowę z takim człowiekiem. No, są religia, przecież, no, w, 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 my nie możemy od obywateli ich pytać, nawet A, jakiego są wyznania. W Polsce nie. No, zadać pytanie, jakiego jest wyznania, czy jakiego jest kraju pochodzenia, jakimi językami włada, no to jakie tak, ma talenty ale czy umiejętności. Ta, ta, ta religia, bo, co, co nam da ta wiedza? Większość imigrantów to będą muzułmanie. Niekoniecznie. Jeśli mówimy o Afryce Północnej, tam jest bardzo dużo chrześcijan, którzy migrują z, z krajów chrześcijańskich. Mówimy, Ale oni chcą migrować? bo Migrują, migrują. We, w kościoły, kościoły chrześcijańskie w Afryce Północnej pełne są migrantów i to katolicy, protestanci, Afryka jest w dużej części schrystianizowana i ta, ta migracja z Afryki, to jest, to spora część z tych migrantów jest jak najbardziej wiary chrześcijańskiej. No dobrze, ale zakładają, że z tych 200 z Maroka migrantów, 150 to będą muzułmanie i co kierujemy ich do, żeby mieszkali z innymi muzułmanami? Z, z tego prostego powodu to zależy, kto będzie jego ich partnerem. Jeżeli to będzie uniwersytet, to dla niego naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo przygotuje program integracyjny w, w oparciu o Studia, ale jeżeli to byłaby na przykład parafia, no to wiadomo, że trudno, żeby taki muzułmanin dobrze się czuł, kiedy mieszkanie przy kościele i żeby funkcjonował w przestrzeni życia chrześcijan. Dlatego w tym sensie to trzeba też uszanować to, kim jest dany migrant, bo to nie chodzi o to, że nie chcemy przyjąć muzułmanów na przykład, tylko chcemy takich przyjąć, żeby oni sami się też dobrze czuli, żeby to nie rodziło jakichś napięć u nas w naszym kraju. Dlatego w tym sensie potrzebne są te programy integracyjne, które będą przygotowane w oparciu o kontakt z daną osobą, bo jeżeli ktoś się ma włożyć w działalność charytatywną, no to dobrze, żeby rzeczywiście nie był człowiekiem nastawionym na szybki zarobek i na żeby nie był człowiekiem, który myśli o biznesie, który miał jakiś plan, że chce pracować, tylko rzeczywiście jest człowiekiem otwartym na działalność hartatywną czy społeczną. No dobrze, ale kto będzie te rozmowy przeprowadzał? Urzędnicy ambasad? Nie, wtedy już byśmy musieli skontaktować osoby, które złożyły wnioski do ambasady z danym stowarzyszeniem, organizacją czy instytucją, która zgłasza się w kraju do udziału w tym projekcie. Ale to musiałby zrobić urzędnik ambasady, Bo tak? Tylko może tego... pośredniczył, tak. Wraz z przyjmowaniem partnerów w kraju i z przyjmowaniem aplikacji w w krajach, w których były udzielane by wizy, można dołączyć do nawiązać kontakt, i wtedy, na podstawie jakiejś tam analizy danego wniosku, analizy danego portretu osobowościowego migranta, stworzonego na podstawie takiego formularza osobowościowego, dana organizacja czy instytucja nawiązuje kontakt i opracowuje program, trzyletni program integracyjny. I to jest też kolejny bardzo ważny ten punkt mojej propozycji, żeby ten program przyjęcia danego migranta nie ograniczał się tylko i wyłącznie do przyjęcia tej osoby u nas w kraju, ale żeby też jakoś otwierał jego obecność na działanie w kraju pochodzenia. Tak, żeby, znaczy, żeby on, będąc tu w Polsce, robił coś na rzecz, nie wiem, Syrii. Tak, razem chociażby z jakimś, jakimś przedsiębiorstwem robił, otwierał jakąś filię w, w Afryce, żeby dać też pracę ludziom hmm. na miejscu. Jeżeli ucieka przed wojną w Syrii, czemu razem z Caritas z Karit Decyzji nie mógłby uczestniczyć w projektach pomocowych, które tam są prowadzone? Ale to zakładamy, że jednak ci ludzie, którzy będą przyjęci, będą chcieli do nas przyjechać, to będą ludzie, jednak obdarzeni takim zmysłem społecznym. Taki zmysł też można kształtować. To też jest bardzo ważne. Ważne w tym programie integracyjnym, żeby właśnie wyprowadzić człowieka, który walczy o swoje życie, to trzeba uszanować, że oni migrują dlatego, że walczą o swoje życie i rzeczywiście zerwali więzy rodzinne, zerwali więzy społeczne. One często już były zerwane na skutek właśnie nie wiem, wojny domowej, jak w przypadku Wybrzeża Kości Słoniowej, na przykład na, na przykład trudnej sytuacji, ale żeby właśnie ten proces integracyjny je odnowił. Bo to jest jeden z problemów, który, z którymi się borykają kraje Europy Zachodniej, i to jest też moje doświadczenie, bardzo bolesne, kontaktów z migrantami. Rzeczywiście, człowiek, który wyrusza w taką migrację, wyrusza na skutek całkowitego osłabnięcia albo zerwania więzów społecznych i bardzo często potem nie jest w stanie ich odbudowywać. Dlatego często w krajach Europy Zachodniej tworzą się getta wśród tych ludzi. Dlatego integracja jest naprawdę trudna. Ci ludzie są. W trudnej sytuacji psychologicznej. Oni są po bardzo trudnych doświadczeniach, nie tylko w swoim własnym kraju, ale w czasie tej drogi migracyjnej są często wykorzystywani, są często traktowani nawet nie jako obywatele drugiej kategorii, ale w ogóle jako ludzie bez żadnych praw, i więc oni mają za sobą trudne doświadczenie w relacjach społecznych. Jeżeli, I tak czy inaczej, jeżeli mieliby się znaleźć w Europie, to nie możemy zamykać oczu, że tak, taką konstrukcję w sobie noszą, charakterologiczną, psychologiczną i takie wzornie nie mają. Dlatego w tym programie integracyjnym trzeba by również na to zwrócić uwagę, żeby odbudowywać tego rodzaju więzy, czyli tworzyć nowe we własnym kraju. Dając hmm. możliwość studiowania, realizowania własnych pasji czy zarobkowania, wchodząc w relacje społeczne, ale równocześnie odbudowywać więzy w własnym kraju pochodzenia, bo nie możemy zapominać o tym, że proces migracyjny ma swoje powody. Są jakieś okoliczności, czynniki, które go generują, więc nie możemy I to nie jest wyłącznie... tylko i wyłącznie. Najczęściej to jest ostatecznie bieda. To jest ten czynnik ekonomiczny, który przeważa, ale oczywiście bieda nie bierze się z powietrza. Bieda bierze się z, z, z sytuacji praw człowieka w danym kraju, z korupcji, z... z, korupcji, z różnych y, sytuacji etnicznych czy religijnych. Przestań się specjalnie nie udał, jeśli chodzi tak, o Tak, i w tym sensie możemy małymi krokami, bo to nie chodzi o jakieś tam wielkie relacje na, na, na pośrednictwie rządów, ale właśnie na tym trzecim sektorze pewne rzeczy można robić. I jeżeli rzeczywiście mamy przeciwdziałać kryzysowi migracyjnemu, no to musimy również objąć jakimś spojrzeniem jego przyczyny czy jego źródła. No to lata. będzie bardzo nieduża rzecz. Trzy lata. To wystarczy? Trzy no, lata to jest jakiś okres, w którym by trzeba było. Wydaje mi się, że okres trzyletni jest możliwy do przewidzenia i do zaplanowania. Trudno jest rzeczywiście no, zaplanować dziesięciolecia. Natomiast po takim okresie trzyletnim by musiał być jakiś proces ewaluacji, czyli w sytuacji w którym rzeczywiście dochodzi na przykład do działalności przestępczej takiego migranta, to wiadomo, że wtedy jest repatriacja i, i rezygnacja. Ja z jego rozumiem, obecność, że nie czekamy w, w sytuacji, kiedy w czasie okresu. tego procesu się znajdzie, tak. Natomiast jest ten moment, takie już potem ewaluacja, jakieś zaopiniowania i potem, nie wiem, nawet stała zgoda na pobyt i już potem jakieś większe uniezależnienie się tej osoby od organizacji czy instytucji, w której by uczestniczyła. Kto miałby finansować ten program? Bo ja rozumiem, że w, no, może znaleźć parafię jakieś I... mieszkanie, tak, ale to mieszkanie jednak trzeba utrzymywać. No, uniwersytet też może mieć jakieś mieszkania służbowe, ale też pewnie one kosztują. Nie, no na pewno, dlatego ten projekt musi być realizowany przy współpracy również z rządem, tak czy inaczej, jeżeli by rząd podjął jakieś działania związane z kryzysem migracyjnym, podejrzewam, że kraje Europy Zachodniej będą wymuszały cały czas relokację. tak czy inaczej na tym pieniądze w budżecie będą się musiały znaleźć. No tak, ale właśnie I Unia Europejska taki... chce relokacji tych, którzy już są na terenie Unii Europejskiej, natomiast my mówimy o zupełnie nowych ludziach, których jeszcze nie ma. I może się okazać, że urzędnicy z Brukseli powiedzą: Ale to nas nie interesuje. Tak, może się okazać, że nie są tym zainteresowani ani rządzący Polską, ani urzędnicy w Brukseli, ani rządy innych państw, bo rzeczywiście mam tego świadomość, że kraje Unii Europejskiej. Wobec tego pomysłu mogą mieć zupełnie inny stosunek, bo oni są w pilnej potrzebie zaradzenia tu i teraz tej sytuacji, którą mają w we własnym kraju. To, o czym my mówimy, to jest bardziej pro, rzeczywiście rozwiązanie sytuacji, która jest tu i teraz, ale długofalowo i no, jednak wymaga dużo większej aktywności. Tam. Tutaj 100, tutaj 200, tutaj 300 i tak Tak, natomiast wydaje mi się, że tego rodzaju propozycje ze strony partnerów z zachodu są bardzo krótkofalowe i one są. One są niewykonalne, bo to jest tylko trochę przerzucenie problemu czy oddalenie go w czasie, czyli, żeby sobie poradzić z tymi ludźmi tu i teraz, bo to naprawdę ja jestem wielkim przeciwnikiem pomysłu relokacji, bo on po pierwsze traktuje tych migrantów trochę jak towar, który można zmagazynować raz w Paryżu, raz w Warszawie i przenieść. On, to, jest, to są cały czas statystyki, liczby i, i tylko i wyłącznie. Tego rodzaju działanie. Żeby zmniejszyć koszta tej relokacji, jest pokusa, żeby wszyscy byli w jednym, w jednym środku. W jednym czyli środku. robimy get -to. Tak. Druga sprawa, że też ten projekt no, nie szanuje odmienności państw europejskich, i które, które mają inną historię, inne doświadczenie, inną sytuację ekonomiczną. I on po prostu jest według mnie zwykłym, egoistycznym problemem krajów zachodów, które mają problem i chcą go przerzucić na, na inne kraje. Czyli... Natomiast można spróbować yy, odpowiedzieć na to projekt. Ktem, który włączy się w ich problem. Nie, nie uzna, że to nie jest nasz problem, my odcinamy się, wasze zmartwienia są waszym zmartwieniem, tylko żeby się włączyć w rozwiązywanie ich kryzysu w sposób oryginalny. Czyli prosta sprawa, nawet jeżeli zabierzemy dzisiaj czy jutro 2000 uchodźców z, z Włoch, za dwa miesiące oni będą z powrotem, bo przypłyną następni. I, za, i, będziemy, i jeżeli się nic nie zmieni, to. Będziemy nieustannie dokładać, dokładać, dokładać. Natomiast chodzi o jakieś zmniejszanie przede wszystkim tej migracji, czyli właśnie to, żeby przez morze przepływało mniej ludzi, czyli rozciągnięcie tego procesu y, wygaszania nielegalnej migracji na wcześniejsze etapy, aż do samych źródeł, czyli do krajów pochodzenia. Trochę to naiwne. Ale chyba jedyne możliwe. Jasne, że to nie jest łatwe. To ja nie uważam, że to byłoby naiwne, że to jest naiwne. To nie jest łatwe. To jest dużo bardziej skomplikowane niż reagować tu i teraz na pojawiające się problemy. Natomiast migracja to jest bardzo długi proces, który zaczyna się w kraju pochodzenia, trwa potem w czasie drogi. To są czasami 2-3 lata podróżowania migranta po różnych krajach i koniec końców jest ta, ta decyzja ostateczna przeprawienia się przez Europę i w tym momencie wtedy my ten proces, problem widzimy. No, ale jednak wystarczy podjąć odrobinkę refleksji, trochę spojrzeć szerzej, że jeżeli chcemy, to tak jak z chorobą w ludzkim organizmie, jak z każdym problemem, no nie leczy się tylko i wyłącznie objawów, ale leczy się, działa się, przeciwdziała się źródło danej choroby? Jeśli jest taka możliwość, jeśli znamy to źródło. Ja chciałbym na, na koniec jeszcze zapytać o to doświadczenie praktyczne, bo Stowarzyszenie Dam Wschodni już iluś tam migrantów wsparło w tej drodze. Czasem poza naszym nielegalnej. krajem, tak, poza naszym krajem. Nie, w drodze nielegalnej nikogo nie wsparliśmy i towarzyszymy trochę, jeden czy drugi migrant się do nas zgłosił jakoś, ale nie, tutaj akurat mocno nie jesteśmy zaangażowani. My jesteśmy dużo bardziej zaangażowani naprawdę w pomocy na miejscu i to jest pierwsza rzecz, która widzimy, że ona naprawdę działa. Że ludzie, którym pomoże się zaspokoić podstawowe funkcje, podstawowe potrzeby życiowe jedzenie, mieszkanie, jakaś możliwość zarobkowania naprawdę nie mają ochoty ruszać się z miejsca. To są często ludzie, którzy, przynajmniej nie tak ryzykownie, że w nieznane i to nie wystawiają się na, na sytuacje, w których nikt się o nich nie troszczy, nikt o nich nie dba. Zgoda, ale nie zawsze to się da zrobić. Ludzie jednak uciekają i, i rzeczywiście będą uciekać i od biedy, ta. i od wojny. Ta i od Natomiast chodzi, o zakres, chodzi o zakres wydaje mi się że kryzys migracyjny uzmysłowił nam jaka jest jego źródło jest w krajach Afryki czy Bliskiego Wschodu a jego celem jest Europa i wydaje mi się że te kanały migracyjne pokazują trochę zależności gospodarcze. bo ci ludzie czują intuicyjnie gdzie są ich pieniądze skąd gdzie jest źródło tej sytuacji w ich kraju więc to jest trochę dwie strony jednego medalu dlatego też i nie uważam żeby kraje Europy Zachodniej były w stanie naprawdę samo się ograniczyć wyobraźmy sobie zatem że ten program o dziwo Zaczyna działać. Mm -hmm. Ilu y, migrantów y, przyjmie Stowarzyszenie Naukowe? Myślę, że byśmy byli spokojnie w stanie przygotować program integracyjny przynajmniej dla 10-15 osób.